Wystartowaliśmy z parkingu w Siwej Polanie. Kiedy dojeżdżacie samochodem, to zwróćcie uwagę, że warto pojechać na ten ostatni parking przy samym wejściu, bo jak tylko wjeżdżacie w tą ostatnią ulicę, to tam na tych wcześniejszych parkingach stoją ludzie, którzy machają, żeby do nich zjeżdżać. Wręcz niekiedy wskakują prawie pod maskę, a zawsze to te kilkaset metrów mniej przejdziecie tego dnia, jeżeli pojedziecie do samego końca. Pamiętajcie o subskrypcji naszego kanału, aby być na bieżąco z nowymi filmami. Wpadajcie na Instagram i Facebook, gdzie publikujemy dużo zdjęć z wypraw. Jeśli chcecie wspierać rozwój naszego kanału, możecie zostawić nam napiwek przez YouTube. Sama droga do Polany Chochołowskiej to jakaś godzina i 40 minut spokojnego marszu. Szlak nie jest wymagający, nie jest też jakoś przesadnie piękny, natomiast samo otoczenie Polany jest naprawdę fajne. Dlatego warto się przemęczyć i ten szlak po prostu pokonać. Na samej Polanie zrobiliśmy krótki postój w schronisku i teraz po chwilowym odpoczynku ruszamy w kierunku Grzesia.
Jak podoba Ci się ten odcinek od Grzesia? Od Grzesia super, bo tu już naprawdę fajne widoki. I w sumie dość szybko się idzie, bo tam idzie się w dół bardziej. No i pokaż tam. Tu jest rewelacja. Bo do Grzesia więcej lasu jest tak naprawdę, a tutaj już zaczynają się fajne widoki. Zgadzasz się ze mną? No generalnie... Wyboru nie masz, ale... Nie da się nie zgodzić, bo ten odcinek to jest esencja tego szlaku i esencja tego dnia. Tak naprawdę to wszystko, ten trochę przynudnawy początek, to jest poświęcenie po to, żebyśmy dotarli do tego momentu, gdzie teraz jesteśmy. Ale się rozgadałem. Tobie też dzisiaj jest tak ciężko? Tak. Niestety. Weselne słodkości tutaj nie pomogły. Wychodzi teraz bokiem. 2 czy 3 tygodnie obżarstwa, co? No, brawa. Trochę tak. Jakoś czołgamy się w kierunku Rakonia. Tak, Rakonia. A gdzie jeszcze na Wołowiec? Ale nie poddajemy się. Walczymy. Ostatnia już, obiecujemy. No teraz to nie ma wyjścia, bo musimy ostro doładować akumulatory, żeby na ten Wołowiec wyjść. Wieje tu mocno, co? No. To czas na ostatnią rundę. Decydujące starcie. Dość strome starcie. My dwoje. Versus ten gigant. Angie, lepimy bałwana? Nie mam sił. Racja. A szczyt już super niedaleko. Angie,
I jak się wchodziło na Hołowiec? Jezu, jak wieje, to przede wszystkim. Głośniej mów. No podejście jest strome ogólnie i no ja z moim lękiem no trochę się bałam. Takie to było, że dałam radę i pomału, pomału i osoba z lękiem moim zdaniem no powinna sobie dać radę. Ale oczywiście no każdy lęk jest inny, więc pomału, pomału i... Ale no warto, bo widoki są piękne. Zwłaszcza ta miejscówka o tutaj. Stojąc tak jak my teraz na prawo, a ja wchodząc na szczyt to na lewo. Tam jest fajne miejsce do zrobienia sobie zdjęć. Zapraszamy przy okazji Instagram, Facebook. Tam możecie się przekonać, a jak jeszcze nie obserwujecie, to taka mała przypominajka. No a ty, jakie masz wrażenia? Ogólnie dla mnie to był tak ciężki dzień, że chyba pierwszy raz, odkąd chodzimy po górach, miałem przez chwilę nawet taką refleksję, że nie wiedziałem, czy dam radę wejść i czy nie lepiej zawrócić. Przeczytałem w swoim życiu trochę książek o jakichś himalaistach, ich wspomnienia, opisy. No i to moje podejście na Wołowiec przypominało ich podejścia na, nie wiem, Everestka 2. Myślę, że to naprawdę ta skala. Dramat, mega ciężko. Nigdy się tak nie umęczyłem jak dzisiaj. Z Wołowca do Doliny Chochołowskiej zeszliśmy zielonym szlakiem. Pamiętajcie, że jesień i zima to już o wiele krótszy dzień, dlatego lepiej weźcie ze sobą czołówki na wypadek, gdyby wędrówka Wam się przedłużyła. Link z trasą oraz inne przydatne informacje klasycznie umieszczamy w opisie tego filmu. Jeżeli obejrzeliście go do końca, to napiszcie nam, jak podobał Wam się ten szlak. Jeśli na nim byliście, to również opiszcie, jakie wrażenie na Was zrobił. Dziękujemy wszystkim wspierającym, subskrybującym, obserwującym. Do zobaczenia w kolejnych filmach.